showtime. Let's go. A w dzisiejszym odcinku ponownie produkt premium. Charizard Ultra Premium Collection Box. Coś niesamowitego. Box z 16 boosterkami, 3 przepięknymi promkami, mata, metalowe kości, metalowa moneta, oczywiście z Charizardem, a dodatkowo koszuleczki. Masa gadżetów i boosterów w tym ogromnym, przepięknie zapakowanym boksie. Jestem ogromnie ciekaw, jak prezentuje się w środku i na tym odcinku to sprawdzimy. Dlatego jeśli jesteś ciekaw, serdecznie zapraszam do oglądania. A ja wspomnę oczywiście o sponsorze tego odcinka, jakim jest pokemarket.pl. Jeśli obserwujecie Pokemarket na Facebooku, to pewnie pamiętacie losowanie na możliwość zakupu tego oto boksa. Jeśli nie, polecam obserwować oraz wejść z linku w opisie na stronę pokemarket.pl, żeby kupić może jakieś inne produkty, równie ciekawe, może na przykład inny Ultra Premium Collection Box, taki z Arceusem, który otwieraliśmy w poprzednim odcinku. Serdecznie zapraszam. Ja dziękuję Pokemarketowi za możliwość pokazania na kanale otworzenia tego oto wspaniałego boksa. Teraz przejdźmy już do otwierania. Zobaczmy, jak przedstawia się sam boks w środku i sprawdzimy, jakie dropy wypadną nam z tej masy boosterów. Lecimy do otwierania. Let's go! Lecimy więc otwieraniem tego byka. Dobra, pozbywamy się niepotrzebnej folii. Tutaj jest takie zabezpieczenie, tutaj w takiej formie kartonika, gdzie jest też informacja, co w takim boksie się znajduje, żebyśmy mieli po prostu przepiękny boks. Po to jest właśnie ten kartonik. Bardzo mądra sprawa. Tak przedstawia się on, no nie mogę się doczekać, żeby go otworzyć. Naprawdę ludziska. Przyszedł troszeczkę później niż miał, ale wreszcie mamy go w swoich rękach. Tutaj z góry są magnesy. Bardzo dobry sposób, no bo magnesy się nie zużywają, tak jak na przykład rzepy. Dobra, to chyba musimy go otworzyć w taki sposób. Boom. Boom. I wszystko rozchodzi się o to miejsce. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to ogarnąć. To jest pierwsze zabezpieczenie, które chyba musimy wyciągnąć. Dobra, mamy to. Tak to wygląda. I pierwszy produkt, który dostaliśmy, jest to mata. Dlatego lećmy sprawdzić wszystko po kolei. Mamy zabezpieczenie. Ja tutaj się staram to tak otworzyć, by na pewno nic się nie stało z samym opakowaniem, bo opakowania szkoda w tym wypadku jakkolwiek niszczyć coś, bo nawet sam boksik tutaj świetnie się nadaje, by gdzieś tam sobie stał. A to jest nasza mata. Tak jak mówiłem, maty z Pokémon nie podobają mi się aż tak. Na pewno jest ona ładniejsza i dużo lepsza niż mata z Arceusem, jednak ten Arceus tam po prostu wyglądał dziadersko. Tutaj wygląda to epicko. W tym wypadku jest naprawdę dobra. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba i wydaje mi się, że warto mieć. Tutaj chyba trochę pozostałości po kleju. Trochę jest pognieciona, ale nadal fajnie. A nam teraz zostało, tutaj wam pokażę na tej kamerze, nam zostały zaprezentowane właśnie takie przegródki. W taki sposób to wygląda. Ja to teraz położę tutaj i będziemy wyciągać po kolei każdą z nich. Zaczniemy od tej na samej górze. Lećmy z tym. Aha, to wybrałem idealną z nich, bo mamy tutaj nasze karty, ale je odłożę, otworzymy je za chwilę. A tutaj w tej samej przegródce mamy boostery, dlatego je również odłożę na bok. Ale najpierw dowiedzmy się, co jest dalej. Chciałbym trafić na kości przede wszystkim, żeby teraz móc je zrecenzować. W środkowej rubryczce kolejne boostery oraz moneta. O tak. Ostrożnie, by tutaj nic nie porysować, nic nie zniszczyć. Tak przedstawia się złota moneta z Charizardem. Przedstawia się bardzo to podobnie do monety Arceusowej. Z tą różnicą, że tam monety i kości były srebrne. Tutaj, jak widzę, idziemy chyba w złoto. To muszę wam to pokazać, skoro już jesteśmy na tym przybliżeniu. Oczywiście, co mamy? Akrylowy znacznik Vistara. Nie mógł być jakiś taki niesamowity, wspaniały czy ładny, mimo tego, że jest tam Charizard z mocą Vistarową, nadal walimy tutaj akrylowy znaczek. Może być spoko. Okej, i dalej w przegródce naszej jest tylko, no był jeszcze ten akrylowy znaczek i jest kolejna część boosterów, ale to za chwilę. Tak wyglądała środkowa i teraz została nam ostatnia.
Okej, okay. I tutaj są naprawdę fajne fanty. Ja jestem zawsze wielkim fanem gadżetów, wszelakich z Pokemonów, dlatego tutaj mamy po pierwsze koszulki z Charizardem. Tutaj z jakiegoś powodu jest srebrny środek, nie wiem dlaczego, bo powinien być jak dla mnie złoty, żeby wszystko trzymało się w jednej tematyce. Przecież koszulki to jest podstawa, tak samo jak w każdym ETB. Tak, tutaj również są dokładnie z tą samą grafiką Charizardową, co ja uważam średnie. Bardzo średnie dla mnie koszulki, przede wszystkim przez tą obramówkę tutaj. Wygląda to słabo. Nie wiem, mogli to chyba troszkę inaczej zrobić. Na przykład ze złotem, wtedy by to właśnie wyglądało dość spójnie. Grafika fajna, ale znowu podobają mi się bardziej estetyczne, na przykład takie, które są w trainer toolkitach. Więc jak dla mnie, mech. Ale koszulki to nie jest to, co tutaj jest najważniejszego. Mamy też nasze kości. Już tutaj widać nasze właśnie złote kości, które się bardzo mało różnią od tych, które były w zestawie z Arceusem, ale są złote, więc dla amatorów złota tutaj na pewno te będą pasować dużo lepiej. Ciężarowo są dokładnie takie same. I kolejna rzecz, ta, która mi rozwaliła głowę, o której nie wiedziałem, ale robi ogromną robotę w porównaniu do innych zestawów. Ludziska. Wy to widzicie? To są markery statusów na podpalenie i poison, czyli otrucie. Metalowe, ciężkie. To jest coś niesamowitego. Tak wyglądają z tyłu, bardzo ładne. O tym nie wiedziałem, że w tym boksie jest, bo spodziewałem się tych kości, spodziewałem się monetki z Charizardem, ale to zmienia dla mnie wszystko i znowu pokazuje, że skoro nawet znaczniki statusu potrafili zrobić takie ładne, to mogli ten znaczek Vistarowy również. Ale tu już się nie będę tego czepiał. Za cały ten zestaw chyba muszę naprawdę dać 9 na 10. Bezpiecznie. Tamtemu też dałem 9 na 10, ale po tym, co zobaczyłem tutaj, zmieniam całkowicie tą narrację. Tamten zestaw nie zasługuje na taką ocenę. Mamy tutaj dodatkowe piękne znaczniki statusu i wygląda to ogólnie dużo lepiej. Tak w ogóle, ludziska, czekajcie, bo ja jeszcze przegapiłem jedną ważną rzecz w tym całym boksie, a jest to książeczka. Ona była tutaj tak sprytnie ukryta, w tym miejscu, po prostu nad tymi półkami. Te półki w ogóle są super sprawą, tak się musiałem upewnić, czy coś tam jeszcze z tyłu nie było ukryte. Nie jest, dobra. Wiem, że podobnie wyglądał box Celebration, właśnie z takimi półeczkami, które są wysuwane. Świetna sprawa, bo mając takiego boxa, można naprawdę fajne rzeczy w nim trzymać. Czy to właśnie jakieś karty, czy całe talie, czy właśnie masę tych pierdół, które jak się kolekcjonuje karty, kupuje się różne boxy, to tego jest masę. Ile ja mam znaczników Vistarowych, ile ja mam kości różnego rodzaju, czy innych monetek. Wszystko to można trzymać właśnie w takim miejscu tutaj i wszystko obmarkowane pięknym Charizardem. Jakim tam Gigantamaxem? Tym powiększonym Charizardem, który wygląda rewelacyjnie. Sprawdźmy w ogóle, jak wygląda to, co jest w tej książeczce. Aha, mamy tutaj omówienie wszystkich chyba dodatków i tego, jakie karty były w każdym dodatku najbardziej pożądane, najciekawsze, te najrzadsze karty. Jakie nowe karty wychodziły. Spoko, spoko. Jest to fajna książeczka, zakładam do tego, by sobie móc powspominać wszystkie te dodatki, no bo jednak to miał być taki produkt specjalny, związany z dodatkiem całym tym Sword and Shield, tylko tutaj jest to tak pięknie wyszczególnione. No i taka książeczka miała być tym podsumowaniem tych wszystkich dodatków, które wyszły. Dobra ludziska, przejdźmy teraz do creme de la creme całego naszego boksa, czyli właśnie kart z Charizardem. Nie mogę się już doczekać, żeby te karty zobaczyć. Oczywiście trzeba je otworzyć z jak największą ostrożnością. Nic im się na pewno nie stało. Dobra, udało się już je otworzyć. Zaraz oczywiście na pewno wlecą do koszuleczki toploadera. Dobra. Dobra, 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 dobra. Mamy to. Tak przedstawia się pierwsza karta Charizarda V. Rewelacyjnie. Jak dla mnie naprawdę wygląda to super. Jest to chyba jedna z najładniejszych kart. Dużo bardziej mi się podoba na przykład ten Charizard V niż kolejne, które będą za nim. Ale to sami zobaczcie i ocencie. Charizard V-Max. Ta karta natomiast używana jako tam grafikę główną. Jakoś tak. No przepięknie. Te karty są naprawdę majestatyczne. No i one robią w tym boksie całą robotę. I ostatnia karta, równie ciekawa, a jeśli nie najciekawsza, to jest karta
Vistarowa, alternatywna. W razie czego możecie mnie poprawić w komentarzach, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ta pierwsza karta, która ma swoją alternatywną wersję, bo wcześniej tylko karty V miały taką opcję. No i tutaj pewnie już każdy z Was wie, ta karta jest o tyle niesamowita, że ma w sobie bardzo wiele easter eggów, takim jak ten Mewtwo, który walczy z Charizardem i jak wiemy już, wyjdzie też karta Mewtwo w alternatywnym arcie Vistarowa, która będzie przedstawiać ten pojedynek z perspektywy Mewtwo. Dlatego ta karta ma ze sobą naprawdę ciekawą historię i wygląda rewelacyjnie. Tutaj jest na przykład z lewej strony karty na dole mały Diglett, przerażony. Nadal ogromnie mi się podoba fałeczka, która szczególnie też ma ze sobą historię, bo mamy kartę Charizarda alternatywną, fałkę, w której Charizard walczy sobie z Venusaurem, to jest ta karta i tutaj jest pokazana sytuacja chwilę później, po tej walce. Dlatego mamy ten palący się las i w tle tam Venusaur stojącego na skalę. Ale ja już nie gadam, zakoszulkuję te karty, a Wy możecie mi napisać w komentarzu, jaka dla Was z tego zestawu jest najładniejsza karta z tych trzech. Jestem ciekawy Waszego zdania. Jak dla mnie klasyczna fałka, the best. Dobra, karciochy siedzą. Wszystko wygląda ładnie. Wybór był duży, dlatego postawiłem na ulubione boostery z Evolving Skies i od nich właśnie zaczynałem, bo byłem ciekawy, czy może czegoś ciekawego z tego nie trafię. I było to o tyle ciekawe, że nie były to zwykłe boosterki. Deino, spoczko. I Dracozolt V? Super, fajna karcioszka. Pamiętam, kiedyś ją miałem, ale wymieniłem. Ale coś musiałem źle pokręcić. To jest ostatnia karta. Nie było Reverse Holo. Udało się trafić Dracozolta, ale po rewersie śladu nie ma. W ogóle Palpitoad był też ukryty, tylko że był przyklejony do karty. Może jakieś karty się zlepiły? Ja nawet tego nie zauważyłem. Dobra, nie wiem co tutaj się zadziało, ale z jakiegoś powodu nie dostaliśmy Reverse Holo karty. Był to ewidentny błąd, który trafił się drugi raz, ale nie w tym boosterku, w którym i tak nic nie trafiłem, a w następnym i ostatnim z tej trójki. Chyba źle przełożyłem. Dobra, ludziska, wybaczcie mi i zakładam, ale chwila. To jest chyba ostatnia karta. Czekajcie. Nie, energia. Czybym ją źle przełożył? Ponowny brak rewersa i znowu problem przy przekładaniu kart. Strasznie dziwna sytuacja, ale dobra. Jak widać, pogłoski o dziwnych problemach z boksami z Charizardem okazały się być prawdą. Trochę szkoda, że akurat padło na ten mój ulubiony dodatek. W czterech następnych boosterach nic szczególnego nie trafiłem. Jedynie ten Adaman. Ogólnie fajna karcioszka, bardzo lubię Adamana. Jest to jeden z moich ulubionych trenerów. Piękna karta, szkoda, że nie full art, ale wiem, że czeka na mnie właśnie jeden full artowy Adaman, po którego muszę tam pojechać i go w końcu odebrać. Znaczy kupić, wymienić się, jeszcze nie wiem. Aż w końcu w boosterku Brilliant Stars. I Magmar jako Reverse Holo, ostatnia karta. Kolejna karta, Raichu. Co prawda już na tyle boosterów, ile otworzyliśmy, fajnie byłoby trafić coś innego niż fałkę. Ale fajnie. Wszystkie karty, które są elektryczne, są na wagę złota, żeby jakoś skontrować Lugię oraz Palkię. Dobre karty, dobre karty. Potem znowu cisza. W czterech kolejnych całkowita klapa. Ciężko nawet mówić o jakichkolwiek grywalnych kartach. Na szczęście pojawił się on. Boosterek z Fusion Strike. A wraz z nim ona. Piękna i wspaniała. Dragapult jako Reverse Holo, więc wiemy, że tam czyha jakaś karta ostatnia. Sprawdźmy to. Full artowy trener. Shauna. Spoczko. Coś jest. Coś się udało trafić. Nie jest aż tak źle, jak widać mówili. Można trafić przynajmniej full artowego trenera z dwiema fałkami. To jest zawsze coś. Okej, okay, super. Są jakieś trafy. To może nie najlepsze, co mogło mnie trafić, ale jest jak jest. Potem znowu wiało nudą. Spójrzcie, jaki to jest fajny arcik. Ładnie to wygląda. Na szczęście dwa ostatnie boostery co nieco oddały. Pohyena jako Reverse Holo, poczko. Ostatnia karta. Decidueye Vistar. Mamy to. Nie jest zbyt grywalny, ale nadal Vistar. Ludziska, jednak nie jest aż tak źle, jak mogło być. Tak jak mówiłem, niezbyt grywalny, ale Vistar to Vistar. W ostatnim boosterku, jakim był Brilliant Stars, też padło co nieco. Gible Turtwig.
Jest! Kurczę, tylko jeden, ale jest! Trainer Gallery z Flareonem. Świetna karta. Ostatnia? Może jakby Trainer Gallery to będzie? Luxray. Niestety. Jest. Jak? Jest. Kurczę. Sam box jest naprawdę rewelacyjny. Bardzo mi się podoba jego koncept. Co prawda wiem, że Charizard jest trochę overrated. Bardzo dużo osób go za bardzo docenia, przez co Pokémony go mocno wykorzystują. Ten box jest właśnie tego świetnym przykładem i cała akcja, która z tymi boxami się wiązała. Oczywiście przypominam o Pokémarkecie, dzięki któremu mam tego boxa. Mogłem go otworzyć przed wami. Dlatego jeśli byście byli zainteresowani jakimiś kartami, zapraszam do opisu, a jeśli nie chcielibyście przegapić, może, czy to jakiś promek, czy to może jakiś innych ważnych wydarzeń, takich jak było to związane z tym Charizardem, na pewno polecam obserwować również profil na Facebooku Pokémarketu. A ja dziękuję wam serdecznie za ten materiał i do zobaczenia, jak nie na live, to w następnych materiałach. Serdecznie dziękuję za oglądanie i cześć!